Hej, cześć, siema, wszystkie ludzie, z tej strony Rodak, to jest kolejny odcinek XCOM 2. Wczoraj XCOM nie było, ponieważ miałem cały dzień sprzątania w domu. I po poprzednim odcinku przez ostatnie 5-10 minut nie było dźwięku, ponieważ ten nowy OBS coś jakoś tak szwankuje. Nie wiem czemu tak jest, ale tak jest. Ale nic tam nie przegapiliście, mówiłem co będę robić tam w następnym odcinku. Czyli w tym. Zatem w sumie nic nie straciliście. Dobrze, a zatem pierwsze co chcę zrobić, to tutaj zbudować sobie nowy przekaźnik mocy. Nowy przekaźnik zasilania, tak? 12 dni, ale jak tam kogoś poślemy. Czy już tam ktoś jest? Tam już ktoś chyba jest. Chwila, bo tutaj jest psionika. Na poligonie nic nie budujemy. Tutaj niech będzie pusto i tutaj wyślimy dodatkowego technika, właśnie Sarę. Niech tutaj będzie szybciej się to budować, ponieważ potrzebujemy nowego przekaźnika zasilania, żeby ulepszyć komorę cienia. I wiecie, to jest ulepsz komorę cienia, my już lecimy tak powoli do końca. Mogę tutaj, laboratoria coś jeszcze się robi? Aha, te dane się robią, żebym mógł na te Indonezję polecieć. No dobra, zatem co? Zatem naciśniemy tutaj. Aha, mamy misję rady. No tak, zapomniałem o tym. To będzie ciężka misja. Chyba. Jest Archon, elitarny żołnierz. Sektopod jest. Ciężki mech, elitarny żołnierz. To będzie raczej ciężkie i mamy uratować VIP-a. O jest, oj, oj, oj. To będzie bardzo ciężka misja, ale dostaniemy dużo informacji. Zatem lecimy. India. New India. Dobra. Bryku, bryku. Już większą część kuli ziemskiej, a przynajmniej tę bardziej ważną, mamy pod swoją kontrolą, zatem no, można powiedzieć, że trochę tych obcych tam pogoniliśmy. Troidenowi miałem zmienić na srebrny, ale to zrobił już po misji. Nie chcę Troidena brać. Ale widzę, że jednak będę musiał. Bo robak jeszcze jeden dzień ranna jest. I w lat 5 dni. No to no dobra, no Troiden, no niech będzie. Tutaj Rafi. O, nie mamy pocisków smugowych, to Rafi to się. O, mamy. Jednak mamy pociski smugowe, dobra. Troiden, ja ci mogę coś dać. Kamizelkę na no, łuskową ci mogę dać. Dobra, niech będzie. No i wszyscy raczej mają wszystkie swoje rzeczy. Savela ma granat. Nie no. No dobra, niech będzie i granat, zawsze dobre. Dobra, lecimy na misję. Nie mamy robaka i nie mamy Vlada, czyli naszych dwóch najlepszych grenadierów. Zamiast tego mamy Troidena. Rafi jeszcze, ale Troiden. Za późno wziąłem się za psionikę. Działa mi to? Oczywiście, że nie. Czekajcie, ja tu muszę. Bo jak patrzę na te gwiazdki. Jak patrzę na te gwiazdki, to na kamerze też mnie coś mdli. Grzałka tutaj. Tak, grzałka. Żarówka musi się troszeczkę. No, zapalić, tak? Dlatego jestem taki trochę żółty, ale spokojnie, to zaraz się powinno zrobić. A jak nie, to zaraz tam pogmeram w tym, w równowadze bieli. Ale jestem żółciutki. Nie, chyba jednak muszę zmienić. Samo się to nie zmieni, dobra. Kamerka jest ułomna oczywiście, ona nic nie zrobi sama, wszystko musi być manualne. Tylko nie chcę, wiecie, alt-tabować w czasie loadingu. Bo to się zazwyczaj źle kończy. Dobra. Jesteśmy. Nowe India. Gdzieś tak w środku tego półwyspu Deccan. Zobaczymy jak to będzie.
Ładne te Indie, nawet nie brudne. Dobra, a teraz tutaj menu pauzy. Właściwości, Jezus, jaki ja żółty. NK żółtą. Dobra, stryk. No dobra. To jest żółte światło. Bardzo ciepłe takie. Dobra. Zatem wracamy. Nie będzie króli. To jest dobry, ale będzie ten pieprzony sektopod. Z którym co jak co, ale nie lubię walczyć. Oj, nie lubię. Upierdliwy jegomość. Dobra, Rusex tutaj. Warta z pistoletu. Rafi. Rafi, chodź tu. Coś tam widzisz? Nikogo nie widzisz. Dobrze, to zwiastuje. Łodak, chodź tu. Tam jest jakiś cywil, frajer. Pewnie nas wykryje, jak to zwykle. Roiden, ty się tam za bardzo nie wychylaj, bo ty jesteś plebsem, że tak powiem. To jesteś tutaj tylko dlatego, że musimy mieć dodatkowy karabin. Tylko dlatego. Dobra. Tutaj sobie strzel Wartę. Cawela. Chodź tu. Bez Warty będę odważny. No i tutaj mają we dwóch. O, jest i Archon. I żołnierz. Czy tam tarczownik. Dobra, oni sobie tam patrolują. Z takiej odległości. No dobra. Chodź tu. Rusex. A w sumie to... Nie, nie możesz za bardzo. Dobra. Tutaj. Rafi, tu. Oczywiście Warta z ukrycia. Rodak, tu. Nie wychodzimy na razie. Niech się nasi tutaj rozstawią. Troiden. Jezus. Dobra, chodź tu. Warta. Skorpion. Nie za daleko, ale też nie za blisko Rafiego, żeby tam w razie jakiegoś ataku. Ty zaraz chyba będziesz mógł użyć czegoś fajnego. Savela. Tak średnio. Chyba, że użyję strzelaniny w biegu, ale nie. Co tam się dzieje na dworze? Nie, nie wiem. Nie wiem, gdzie się przenieść, Savelo. Dobra, no niech będzie tu. Sprintem, bo sprintem, ale... Dobra, a ty chodź po prostu bliżej. Chciałem w tej turze ich zaatakować, ale... Ale lepiej nie. Jak sami nas wykryją, to tak będą mieli pieprz. O, proszę bardzo. No to ten... No to uderzamy. Elitarny tarczownik czy Archon? Skoro możesz zabić elitarnego tarczownika za jednym strzałem, to proszę cię, jeszcze 100% na trafienie. Zaczynamy zabawę. Proszę bardzo, krytyk siadł. I teraz chyba możesz jeszcze raz strzelić. Albo mi się wydaje. No, panie Archon. O, proszę bardzo, jeszcze się wystawiłeś nam wszystkim. A, Rusek jednak nie może. Tutaj mam Savelę, która ma bardzo fajne coś zwaną strzelbą. Zabity. Proszę bardzo, zadziałał chyba automat. Chociaż nie wiem, czy ona tutaj ma automata. A, słyszę cię, gnoju.
Wiem, że Sovelle ma zawziętość, choć tylko to tutaj, żeby była wyższa po prostu ta osłona. Łodak. No to Łodak, chodź tu. Jesteście blisko Sovelle, hehe. Dlatego nie wiem, czy tutaj jak użyją jakiegoś zasięgowego, obszarowego, to ich nie draśnie. No ale do odważnych świat należy. Podnieś to. Może od razu sektopoda zobaczysz. Większy magazynek, doskonała koncentracja. Spoko. Jest, skurczybyk. Dobra. No zawsze coś. Zawsze coś. Zawsze taka warta jest fajna. O. Nie warto. Dobra. Rafi. Cholera, nie możesz. W sumie chyba możesz tu podejść. Niby gorsza osłona, ale mobilność to zawsze jest coś. No, niszczy pancerz. To głównie o to mi chodzi. Z tego działka byś pewnie zadał większe obrażenia, ale pancerz się zniszczy, to jest to. Te granaty są chyba useless tak już trochę. Ten sektopod jest przejebany. Gdzieś ty strzelał? Tu jest skorpion, a strzelał gdzieś w niebo. Zastraszyć sektopoda? Jeżeli ci się uda, to będę pod wrażeniem. Chyba dzisiaj grzałka przegrzała. O nie. Ja wiem, co to oznacza. To oznacza wielkie jebnięcie. Aha. Dobra. Tarczy im dał. Ty chuju. Dobra. Ogłuszenie minęło. Rusex. Elitarny lancer. W niego czy w niego? No, może lepiej w niego. Lepiej w tego sektopoda trafić i zdjąć mu osłony i obrażenia. Na szczęście nasza snajperka jest dobrze tutaj rozlokowana w miarę. Sovelle tutaj zrobi cięcie albo. Troiden. Dominacja. No, nad tym raczej nie będziesz mógł, bo to jest pieprzony robot, chociaż. Teoretycznie masz szansę. Jeśli tak, jeżeli możesz przejąć kontrolę nad sektopodem, to ja będę pod wrażeniem. Nie, oddaj strzał, no. No to chwila, to dominacja. W tego? Może w tego. Jeden i drugi ma tutaj. Dobra, no to spróbuj w tego. Użyj tej swojej mocy psionicznej. O, udało się. Dobra, mogę... Nie, to jest dopiero przyszło. Dobra, ogólnie to na pewno Rodak musi stąd uciekać, żeby nie dostać taką fajną rakietką. Raczej nie fajną. I jemu raczej nic nie zrobisz. Dobra, to walnij w niego. Najpierw się pozbądźmy tych frajerów.
Dobra. Osłona usunięta, dobrze. Walnij w tego sektopoda. To działko jest takie stworzone wręcz do tego. Ile tam punktów? Tam zbagowało się. Dużo. Dobra. Nowa. Aha, to jest w ten sposób, okej. No to strzelaj, no w to gunwo. Trafiłeś? Bo mi się wydaje, że jeszcze pudło tam było. Dobra, trafiłeś. I teraz tak, Savela wykona cięcie na tym frajerze. Cięcie nie wy... nie wymaga punktów akcji, z tego co pamiętam. Nie, jednak wymaga. No to jak to? Raz tak, raz tak. Dobra. A ten Savelko, chodź tu. Schowaj się. Nie dostań rakietą. Ała. Rafi dość mocno oberwał. Nie myślałem, że sięgnie Rafiego. Ała. Ała, ała, nie, nie, nie. No, na szczęście to strzela za wysoko. Ma wadę techniczną. Uff, na szczęście. Tam. Dobra, Rusex ogólnie musi się ruszyć. No po prostu musi, bo... Bo potem będzie problem. Rafi? No rozwal to gówno. Krytyk siadł. Jak już cię uszkodził, to niech cię wyleczy. Rodak, regeneracja, tak. Leć do każdego członka drużyny. Tutaj Savelę wylecz, dokładnie. Cztery chyba punkty, albo o, nawet sześć. I tutaj też. Medyk polowy, ważna rzecz. Dobra. Trojden rozwalił tutaj wszystkie te osłonki. Niedobrze. Dobra. Najgorsze, co mogło być w tej lokacji, zostało zniszczone. Chyba. Przekonamy się jeszcze. Ogólnie ten Fagas jest tutaj. Zatem, jeżeli zrobimy tak, to raczej się nic nie stanie. Hello! O. Elitarny tarczownik. Ty idź tam na szpicę. Ty masz umrzeć. Dobra. I Savela tutaj za ławeczkę. Ja go tam nie widzę. Przyleciały posiłki. Dobra, on przyśle tam trzy jednostki. Czego my się boimy? Rusex tutaj oczywiście do osłonki. Rafi. Tu do osłony. Wypadałoby przeładować, ale dobra. Rodak tu. Dobra, Trojden. No Trojden to tutaj dawaj do tej ławeczki. Skorpion tutaj oczywiście. Nie, ty nic nie hakujesz. Podejdź tu. No, właśnie też to zauważyłem. Tutaj ściana została rozwalona, czy nie? Bo ja w sumie to nie wiem. Nie, nie została.
Dobra, to chodź tu. Ziom. Okej. Boże, jaka głupota. To Rodak tutaj musi. Albo zrobimy tak. I też będzie dobrze. Boom. Tawela użyje granatu. Podwójne wyważenie. Przeleciał Advent. Z ciężkim mechem. I dwoma żołnierzami Lancierem. Albo jednym żołnierzem, jednym Lancierem. Osłona usunięta. O nie. Dobra, Rusek, ty ogólnie tutaj masz fajne takie coś, nazywa się dach. I ty będziesz zmierzać na ten dach. Bo dach jest fajny. Rafi. No chodź tu. Ty ogólnie nie będziesz szedł dachem. Rodak? Rodak, ty możesz iść na dach, sprawdzić. Albo w sumie... Chwila. Rojden, możesz przejść? Dobra, możesz przejść tędy, zatem nie musimy tam tych drzwi robić. Hakować. Dobra, Rodak, chodź tu. Mam nadzieję, że na dachu nikogo nie ma, bo akcja by się przydała wtedy. Jak na życzenie. Nawet trzy. Dobra, na szczęście mech zleciał. Trojden, natchnienie. Aj. Kurde, chciałbym to natchnienie dać do Rodaka, ale no, nie mogę. No to strzelaj w to gówno. Nic innego nie możesz zrobić. Ja pierdolę. Czy ty kiedyś trafisz w cokolwiek? No. Ciężki mech. No, rozwal. Dobrze. Ty tutaj ziom. Ty tutaj spieprzaj. I tak ewidentnie, tak tutaj do Ruseksa. Leif Karlman. Elitarny tarczowniku. Ty mógłbyś przejść tutaj, bo masz punkty akcji. Tutaj jest nasza trójka, dobra. Spoko. Oni teraz skoczą na dach? Oczywiście, oj. Na tym dachu będzie bailando. Ale dobra. Ty musisz tutaj Rodaka uratować, przede wszystkim. Zatem tu. Masz zebrać ogień. Did you understand that, nigga? Dobra, tutaj w ciężkiego mecha, albo w sumie rzuć w to toporem, tak. Coś zacięło. A dobra, zdech. I to ci chyba nie zużyło akcji. O, nawet zawziętość dała. Dało. Zatem tutaj akurat masz jedno poletko. Typ, 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 typ. I teraz tak. Cięcie? Czy może żniwiasz i rozwalasz tych dwóch? No w sumie może być. Dobrze, tutaj najpierw rozwal tego, żeby mieć pewność, że tam zginie. Bardzo dobrze. I cięcie jeszcze raz na tego elitarnego żołnierza. I Savela właśnie w tej chwili ratuje Rodakowi dupsko. Bardzo dobrze. I teraz masz zawziętość tę swoją, czyli ten punksik. I w sumie możesz go wykorzystać, żeby... Nie w niego. To jest spoko ziomek. Nie jesteś tutaj jakoś super odsłonięta.
Dlatego granat plazmowy, pistolet plazmowy, blaster plazmowy, whatever. I walnij w to! Ja pieprzę! Ale pucharatało tę podłogę. I rozwaliło tam tego. O, Savella tutaj zrobiła siekę. Ha! Frajer! No i teraz zastraszenie. No z takiej odległości raczej będzie mógł zastraszyć. A jednak nie. Zostali ulepszeni pod tym względem. Dobra. Weź go jebnij, zamknij się! Rusex nikogo nie widzi. W sumie niezbyt dobrze. Wewnętrzny ogień. A ty nie musisz tego wewnętrznego ognia, ponieważ w sumie... A dobra, jednak w sumie zrób to, zrób to. Zrób wewnętrzny ogień, tak? To jest dobry pomysł. Bo ty nie trafisz tym karabinem, ty się musisz posługiwać tą psioniką. No, 7 punktów obrażeń, no. Jakbyś zadał 1 punkt więcej, to by było o wiele lepiej, no ale... Nie będę narzekać. Aż tak. Dobrze, no to... No, Rusex, no chodź już tutaj, no. Tam się na dachu bardziej przydasz. A tutaj i tak nic nie zrobisz, więc... Shit happens. Dobra. Rafi. No, Rafi, chodź tu. To są chyba ostatnie, tak mi się wydaje, jednostki Adwentu. Dobra. Savella. Możesz tutaj tego żołnierza dobić, rozwalając przy okazji jeszcze bardziej tę ścianę. Sufit. No. Dobra, i weszła ci zawziętość i chodź tu. No, nastrzelała się dzisiaj i nazabijała. Aż miło. Jebnąć elitarnego lansiera z ręki i go zabić. To jest to. Bravissima. To jest to, dlaczego kocham tę grę. Dobra, chodź tu. Raczej w 5 tur damy radę. Elitarny tarczowniku, chodź tu. Sprawdzić, czy coś tam. Nie ma żadnego zagrożenia. Nie ma nic. Zatem złaś jeszcze bardziej na dół. Jego zadanie praktycznie zostało wykonane. Miał być tankiem. I nim był. Nikt w niego nie strzelił, co prawda, ale... Ale odciągnął rodaka. Żołnierze od rodaka mi chodzi. Dobra. Everybody. Get down. No i kolejnych rannych mamy. To mnie boli troszeczkę. To mnie troszeczkę boli, że mamy rannych. No ale cóż. No mówi się trudno i jedzie się dalej. Dobra. Rodak, chodź tu. Srutu, tutu. I poczekaj, aż wszyscy się tutaj będą ewakuować. Ciekawe, jak... Ciekawe, czy jak wezmę tego ziomka, tego elitarnego tam tarczownika, żołnierza, whatever, czy go potem będę mógł przesłuchać, czy coś. Chociaż pewnie on umrze, jak tylko będę chciał się nim ewakuować, no ale... No zobaczymy. Dobra, chodź za ten trójkołowiec. Czymkolwiek on nie jest. Dodatkowy naukowiec, zawsze spoko sprawa. Mamy kogoś na tym dachu? Savellę mamy. Chodź. Jeszcze bym skończył turę bez ciebie i tyle by było. A jeszcze Troiden. Właśnie. Boże. On będzie jako ostatni. Dobra, elitarny tam tarczownik, a podejdźmy tutaj, zobaczmy. Nie mogę się nim ewakuować, no cóż. Shit happens. Dobra, koniec tury. Dobra, wiem przecież. Wiem przecież.
No to żeby go po prostu już tam, wiecie, nie męczyć czy coś, ale to chwila, to Rusek to podejdź tu. No i pieprznij go z pistoletu. Już bardzo krytyk siadł. Dalej jest nam ten posłuszny, zatem jest spoko. Dobra, rozwal go, rodak. Nie był już nam potrzebny. Trochę okrutny, wiem. Ale jego się nie dało odratować. Zaginiony już gatunek, wiecie. Tylko by miejsce zajmował, jedzenie by zżerał. Prędy ty biegniesz, matko boska. Dobra, Trojden nie może oczywiście. Koniec tury. Dobra, Trojden, chodź tu. Uju. Tylko mam nadzieję, że ten punkt ewakuacji szedłeś, co nie? Dobra, wszedłeś. Ewakuuj wszystkich. No i super. Ten sektopod, on jest taki... Znaczy on jako jedyny może mi się w ogóle przeciwstawić i mnie chociaż raz uderzyć w przeciwieństwie do reszty. Więc tutaj no spoko, ale jest denerwujący. Po co on tam? Jak już wygrywamy, to wygrywamy, no. Ja tam nie rozumiem. Po co oni go tu dają? Przecież to tyle kosztuje. A i tak się rozwali. Tak myśleli radzieccy rusznikarze, jak projektowali T-34. Ludzie, po co my robimy jakieś KW-1, jakieś drogie rzeczy, jak to i tak się rozwali? No zróbmy tani, prosty w obsłudze czołg, który będzie mógł naprawić nawet taki Iwan z młotkiem wyciągnięty ze wsi, bo prędzej czy później i tak się rozwali. A czy rozwali dwa czołgi czy pięć przed swoją śmiercią, to już jest mały problem. Tak myślano w Rosji Radzieckiej. I co? Wygrali wojnę. No tak było. Nie powiecie mi, że tak nie było. Bo tak było. Tak było. Kiedyś to było. A kiedyś to było, kurwa. Wtedy to się czołgi robiły, a teraz to się tylko grozi atomówkami w jakiejś Korei Północnej. Jakieś mury się buduje, kurwa. Kiedyś to nie było murów. Kiedyś to się lepiankami, kurwa, obrzucali błotem. Kiedyś to nie było czołgów, tylko się płyty. Takie blachy dawało na samochód i to tam się kałacha dawało. Znaczy kałacha, CKM, kurwa, bo kiedyś to nie było kałachów, kiedyś to były CKM. I to nie chodzi o ten magazyn dla mężczyzn. Kiedyś to nie było CKM. Kiedyś był zwykły CKM, taki karabin. Ach, kiedyś to było. Dobra, doskonała koncentracja do woli. I wypił ratowany, tam jakiś niemiecki naukowiec. Czas badań skrócony 13%. Bardzo dobrze, podoba mi się to. Mamy 35 minut, zatem raczej do 50 minut możemy sobie dobić. Już to jest standard, że są godzinne odcinki z XCOM-a. Wrak pojazdu obcych. Kryształ Elerium. Nie chcę tego. Nie chcę tego. Proszę mnie z tym iść. Ja chcę tutaj. Wreszcie tę budowę zakończyć. A chwila, a czy w ośrodku taktyk zaawansowanych ktoś siedzi? Tomasz Malinowski, czy ty tam siedzisz? Nasz medyku? Kręci mnie w nosie, chyba będę kichać. Dobra, siedzi. Przepraszam. O, dobra. Tutaj się buduje. Mam jakiś wolny ten? Nie mam nikogo wolnego. Dobra. Dobra. Stryk. T-34.
Trening psioniczny zakończony. Szczelina pustki. Natychmiast zadaje obrażenia wszystkiemu, co się mi cytuje. Mogą popaść... aleństwo. Spoko. Co ja tu mogę ci jeszcze dać? Całkowicie odporny mech. Odzyskuje punkt zdrowia wewnętrznym ogniem. Mech. Osłabiający atak telepatyczny, mogący wywołać różne negatywne efekty, w tym kontrolę nad umysłem celu. Rób to. Droident tam się, wiesz... A chwila. Miałem dla Troidena zmodyfikować właśnie zbrojownia. Miałem mu zmodyfikować pancerz. Gdzie on jest? Już i tak go pewnie na misję nie wezmę, ale... szansa odparcia, no... Znaczy, no, nie mówię, że nie, ale Rusex ma psyp do zaawansowanej celności. Rodak to może mieć, bo w sumie, bo czemu nie? Nigdy go tam nie zaatakowali, ale... Ale może mieć. Dobra, zobacz żołnierzy. Troiden. Tu. Modyfikuj. Główny kolor pancerza. Gdzie jest srebrny? O, jak fioletowy, ładnie wygląda. Powiedzmy, że ten... Ej, ten dodatkowy. Tutaj taki biały kolor broni. Broń to tam nieważne i takiej nie używasz. A nawet jak strzelasz, nawet jak trafisz, to... Znaczy nawet jak strzelasz, to nie potrafisz trafić, to chciałem powiedzieć. Oczy masz fioletowy. Zmieniły ci się. I chciałem zmienić ten pieprzony kaptur. Hełm, czapka. Jezus, mam to zaznaczone. Paska na głowę. Chwila. Czapka zimowa. Delta 1, Delta 2, Delta 3. Opancerzony 3. Pomagany. Ty, to jest dobre. Tak jest. On będzie kontrolować jak diobeł umysły. To mi się podoba. On tak będzie. Troiden, właśnie zostałeś szatanem. Bo wiecie, szatan kusi tam, wiecie, egzorcyzmy się wykonuje, żeby tam ten... takie podprogowe. Dobra, skończcie wreszcie mi to budować. Dziękuję. Dostałem dużo informacji, proszę nawiązać kontakt z nową Indonezją. Dobra, ale to potrzebuje zasobów, no. No, informacje się zrobiły. Chwila, bo się muszę wysmarkać. Nie wiem skąd, ale... ale miałem jakiś katar. Dobra. Już. Nie! Nie chcę nowych tam... Tak, wyjdź mimo wszystko, bo ja chcę do komory cienia sobie podejść. I... nakazać wam... no tę fiolkę spróbować rozszyfrować. Cokolwiek to da. Za mało mocy. Potrzebuję tutaj właśnie mocy. Dlatego powstaje przekaźnik. A potem odsłonięty zwój mocy zrobimy. On tam doda jeszcze bardziej to zasilanie, zatem będziemy mieć dobrze. Okej, nawiążcie mi tu kontakt. UFO nas namierzyło. Rozpocznij uniki. Nie wiem, czy wcześniej widzieliście takie coś jak uniki tutaj. Ale to wygląda tak. O chuj, zaatakowano nas. Transfer. Interface ready. The system.
system is overriding my command. Shin! Right. Someone get me a damage report. We've got a problem. Only one? They've just dropped some sort of spike outside. It's generating the same type of pulse that knocked us out of the sky. They don't want us. They want the ship. Isn't there some way you can override it? Not from here. I can't get our engines online while it's out there. Commander, we're gonna have to do this the old-fashioned way. Destroying that spike is our only chance at getting out of here. We can't let the aliens take this ship. O kurwa, nie spodziewałem się, że to będzie aż taka misja. Nie spodziewałem... Operacja Bezimienny Nieboskłon. Akurat nad Australią. Nie spodziewałem się, że to będzie aż taka misja, z taką cutscenką, z takim czymś. Jezu, zajebiste. Robimy to. Można wysyłać rannych. Sorry, Troiden. Ale potrzebuję tutaj siły ognia. A nie, nie są aż tacy ranni. Przedmiot pomocniczy. No niech będzie, że nano apteczka. Lecimy. To będzie bardzo długi odcinek. Ale mam nadzieję, że wam się spodoba. Dobra. Kurde, ale zajebiste, ale mi się to podobało. Klimatyczna taka wstawka, zaatakowano nas. Shen tam coś pierdoli, Bradford tylko dwa razy powiedział jej nazwisko i już wiedziała, że należy przekręcić jakiś wichajster w jakimś dziabongu. Bardzo mi się to podobało i nie wiem, co ja tam znajdę w ogóle, jak tam przeciwników. Ten bolec muszę zniszczyć. A chwila, skoro ten bolec działa na tego Mściciela, czyli jak się nazywał nasz statek, Mściciel, ale po angielsku to było Avenger, to czemu na Skorpiona nie działa? Chyba, że to jakoś taki ścisły, że tylko na silniki. Nie wiem, zobaczę. O ile się łaskawie tam załaduje. Dobra. Nasi ludzie nie są ranni aż tak bardzo. Dlatego bez problemu damy sobie radę. A dlaczego wszyscy nie mogą pójść? Dlaczego nie może iść Rafi też, jako ci dodatkowi, no? Tylko robak jest w ukryciu. Roger that. Krążowniki? O kurwa, walka o wszystko, co? O, w pizdę. Dobra, robak. Byleby tu nie było tych chryzalidów, byleby ich nie było. Dobra, no skoro idziemy ze wszystkim. No to idziemy ze wszystkim. Robak, walnij tam granatem. Proszę bardzo. Zawsze to coś. Nie, są ulepszone granaty przecież w poligonie. Nie robiłem ich. O, proszę bardzo, wskoczyli. Stryk. Nie zdechnął, ale już jest bardzo blisko tego. Dobra.
Rodak, chodź tu. No i rozwal go. Masz 100% na trafienie, więc po prostu musisz. Zawsze lepiej mieć 100% na trafienie niż 99%, co nie? Dobra, Vlad, chodź tu. Do swojego przyjaciela Rodaka. Elitarny tarczownik. Czy może. Nie no, lepiej Lancier. Jeszcze ten Lancier tam może tam nabruzić, zanim wiecie jak. Dobra. Ta trawa po prostu przesłała impulsy. Dobra, Skorpion. Nie tak blisko. Dobra, i rozwal tego elitarnego tarczownika. Proszę bardzo. Zdechli. I Savela tutaj. Chociaż w tej szczelinie pewnie też coś jest. No proszę bardzo. A tak tutaj działa taka takie stare porzekadło, że póki my nie widzimy wroga, wróg nie widzi nas, co nie? Znaczy nie ma potworów, no. Skoro my ich nie widzimy, to potworów nie ma. A teraz nas widzą. To będzie nieciekawe. Jeszcze jest ten strażnik pieprzony. Wróg nie może się dostać do rampy. Okej. Dobra. Strzeliłeś w kamień. O dziwo się nie rozwali pod wpływem plazmy. Szanuję. Co ten tarczownik robi? Wycofuje się na lepszą pozycję, czy... A, daje wszystkim osłonę. Aaaa! To dlatego on się nazywa tarczownik. Do tej pory tak średnio jeżyłem, czemu on ma tarczownik, skoro nie ma tarczy. No, teraz już wiem. No nie, i teraz podchodzi ten Lancier. Wszyscy w Savelę strzelają, kurwy. Dobrze, rozwalił się kaktus, ale Savela dalej żyje. Ona chyba, myślę, że powinna się wycofać, tak mi się wydaje. Albo... Co? A więc jedna... O, fuck... Ja pierdziele. To samo, co powiedziałem przed chwilą. Dobra, faktycznie widać, że to jest walka o wszystko. Sokole oko? Raczej trafisz? Rusek by nie trafiła. No czasami, to dwa razy jej się zdarzyło. W przeciągu chyba całej serii jej się zdarzyło, że tylko dwa razy spudłowała. Dobra. Robak, tu, elitarny żołnierz. Dobrze. Rodak. Rodak, podbiegaj tu. Tu jest dobra osłona. I dobij tego frejera. Dobrze. Dobra. Kurde. Vlad tutaj nie ma za bardzo siły operacyjnej. Tutaj podejść do tego kamienia. Oj, kamienia. I wystrzel granat. Tak tu. Skoro nic nie możesz zrobić, to wystrzel granat. Boom. Granat przynajmniej im osłony rozwali. Zawsze to coś, tak? Dobra, Skorpion. Nie. Bombardowanie 7-8. Najbardziej to bym tego skurwibonka rozwalił. 7-8. Tutaj 11. Ale to bombardowanie mało mu zada, bo on ma cholernie dobry pancerz. Dobra, chodź tu. I teraz. O, w ten sposób. Walniesz przy okazji dwóch. Bardzo dobrze. Pancerz się zerwał. Z dużej części. Shane O'Reilly, jak my cię dawno u siebie nie widzieliśmy. Masz mroźną bombę jeszcze. Proszę.
On ma dalej tę mroźną bombę, to ziomek, to ty choć, no nie wiem, no, do tego kaktusa. Będziesz nam potrzebny, wschodnia flanka jest tutaj mocno dość dziabnięta. Okej, okay. Blaster plazmowy. 70. Przecież nie, no myślę, że blaster plazmowy to sobie zostawimy. Na coś. Ten, to trzeba rozwalić, to zdecydowanie. Tylko... No dobra. Deflection, co? A, przybyły. Tam jest już Archon, jest Codex. No nieciekawie jest. Oznaczono, o nie. Tego oficera też trzeba zdjąć teraz. Bo będzie nieciekawie. Ała, 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 ała. Nie podoba mi się to. A teraz ten znowu tutaj się wdrapuje. I co zrobisz? I strzelasz. Ła. Nie, Savela nie może tutaj paść. Ten strażnik się skupi na tym. Nie, bo. Aj. Dobra. Rodak. Zrób to, co możesz zrobić najlepiej. Najpierw wylecz Savelę. Jakąś taką dojebaną apteczką. Bo wiem, że serum nie możesz jej podać, bo widzę nawet. Dobra, wyleczyłeś jej prawie całe HP. Strażnik, czy... Nie, rozwal tego. No przynajmniej spróbuj. 63% to mało, ale dobra, zdech. Tarczownik, zdech. Okej. Okay. Rusex. Kodeks za 100. Dobra. Rozwal, bo ona się jeszcze może sklonować. Więc dobrze by było, jakby od razu zdechła. Dziwne, że Archona nie mogłaś rozwalić. No dobra. Bomby w dół. O, proszę bardzo. Pojedynek? Nie, bo widzisz tylko jednego. Wachlarz ognia. Jep, jep, jep. Na strażnika to idealne. Nie trafiłaś ani razu? Nie, chyba trafiła, ale tylko... Dobra, nieważne. Dobra, wszyscy walimy w strażnika. Robimy mu bukakę. Największe jakie miał. Tam jest Archon. Dobra. Delethem. Kurde, zapomniałem, że przecież to wybucha. A, no i tutaj jeszcze się pali. Ale dobra. Bombardowanie. Może jebnięcie ręką. Myślę, że jebnięcie ręką będzie w miarę spoko. Nie stracisz ammo, które się przyda. Zdychaj. Oznaczenie teraz na Savelę przestaje działać. Dobra, Shane O'Reilly. Mroźna bomba na tego Archona. Myślę, że to będzie spoko. Dobrze. Savela, podejdź pod... Tu. Rodak musi ci dać jeszcze jedną apteczkę. Tutaj mocno zostałaś w ciry. Dobra, strzelaj do tego Archona. Dobra, 10 obrażeń. On na szczęście jest zamrożony, zatem nic nam nie zrobi. Dokładnie. No to czekam na resztę. Co to?
situation just got worse. Resistance outposts are reporting enemy transports on the move across this region. Dobra, pracuję nad tym. Dobra. Plus X tu. Robak. Robak, jakbyś zrobiła tak. I tak. Mur energetyczny. A, na tym to polega. Dobra, no to w sumie lepsze to niż nic. No dobra, tu. I nie wiem, no warta. Vlad. Coś tu jeszcze. Aha, ten Archon. No to tak, to go dobi. Bardzo dobrze. Ponadgodzinny odcinek będzie. Ale mi się podoba. Dobra, Skorpion. Skorpion, chodź tu. Musimy zniszczyć ten generator. No dokładnie. Skoro możesz, no to już go tam walnij. Im szybciej, tym lepiej, tak? Ammo levels critical. Shane, no tutaj to weź to. Cokolwiek to jest. Rdzeń z Elerium, o! I doskonały celownik laserowy. Przyda się, na pewno się przyda. Dobra, i chodź tu. Lena Fisher. A. No to chodź tu. I warta. Nie wiem, czy my się potem będziemy musieli tak jakoś nagle wycofać, ale... Widzisz tam kogoś? Dobra, nikogo nie widzisz. Przeładuj? Może? Nie? Może lepiej warte. Tylko dwóch? Tylko dwóch? Serio? To są te wielkie posiłki potężne? Znaczy ja nie oceniam, ja tylko się pytam. Ten już tutaj warte sobie załączył, ale... kurde, Savela, serio? Dobra, na szczęście Rodak trafił. On sobie warte załączył. Debil. Boże, jak może być tak głupi? O, przybywa więcej. Dobra. Tak, wiemy. Wiemy. Dobra, Rusex, rozwal to. Jakbyśmy nie mogli z działka jakiegoś pokładowego to zestrzelić. Znaczy, no rozumiem, że mogą nie działać przez ten granat EMP, no. Spark też nie powinien działać. Spoko. Mamy się wycofać teraz. Start Avengera. A, nie, to chwila. No to rozwal ten ciężkiego mecha. Warta usunięta. Rodak. Rodak nie może nic zrobić, zatem no przeładuj. Najpierw przeładuj. Ładuj. Do jasnej cholery. On nie ma już warty. Dobra, Rodak, to wycofaj się. Zacznijmy się wycofywać. O, dobra, Vlad tutaj też. Możesz grat pocisków walnąć. Ale czy warto? No. Dobra, strzel. Dobrze. Padł. Dobra, i Skorpion. Tutaj. Stamtąd przyjdą kolejni, dlatego tutaj już robisz wartę.
Shane O'Reilly tutaj też warta. Lena, ty jesteś i tak blisko. Savela tutaj musi dobiec. To nie jest na szczęście daleko. Ale jednak trzeba dobiec. Tylko Lancier? Nie, dobra. Mech i Lancier. Tylko czemu w dwójkach? Nie wiem. Ale nie chcę się z nimi bić. Zanim oni do nas dojdą, to naprawdę nie warto. A nawet jeśli to tutaj nasi wartownicy. O! Tak. Dzień dobry. Nie, wszyscy spieprzamy, spieprzamy, spieprzamy. Dobra, Shane raczej trafi. Dobra, nieważne co mówiłem. Wszyscy mają takie dobre bronie. A nigdy nie umieją z nich strzelać. No, co ty nie powiesz? Dobra. Rusex. Wszyscy tutaj się wycofujemy. Wszyscy na rampę. Rampę możemy podnieść i się ewakuować normalnie. Dobra, wszyscy, 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 wszyscy. Dobra. Wszyscy w jednej linii. Hold the line. Tu. Dawaj. I teraz Skorpion, jako ostatni. Dobra. Chuj, co oni tam teraz zrobią. Jakieś wyładowanie psioniczne. Co to? A. Ożywiono, zombie. Dobra. Pierwsza żmija zdechła. Która próbowała się przebić. To jest obrona Wizny. Wersja prawdziwa. Dobra, ale my spieprzamy, nie będziemy się bić. Start Avengera. Rusek, zarządź. Dwudziestu jeden wrogów było teraz. Znaczy, ogólnie chyba w tej misji było. Dobra, znikamy. Będzie jakaś cutscenka czy coś? Raczej będzie, bo wiecie, tutaj jest taki pulpit zwykły. Zwykła jakaś graficzka. Może będzie jakaś cutscenka, nie wiem. Warto było zaświecić światło. Nice. Już chciałem kliknąć, żeby wyłączyć kamerkę. Mikrofon działa, zatem widzę, że działa. Dobrze. Jest git good. Mam nadzieję, że to nie będzie taki wieczny loading, bo jak pierwszy raz podchodziłem do nagrywania, to był wieczny loading. I musiałem zrestartować grę. Przy okazji komputer. No, a słyszeliście historię o legendę wręcz, o niemym Michałku, który tak żuł gumę, że oślepł. Smutna historia, wiem. Nie będzie żadnej kascenki. Savela tutaj dostała w ciry i to mocno, ale tylko dwa dni. Da radę. Mocna jest. Dobra, dostaliśmy mózg kodeksu. Tylko tyle? Co to? Czemu zbrojownia nam się świeci? Zobacz żołnierzy.
Aha, bo ktoś dostał awans. Lena dostała awans. Kogoś zabiłaś? Nie wiem, może. No, zostałaś kapralem. To haker bojowy, no. Mamy już jednego medyka polowego, zatem drugi nam raczej nie jest potrzebny. Dobrze, Rafi jest poważnie ranny. No dobra, damy radę. To teraz co? To skoro rozwaliłem to UFO. Znaczy UFO chciało mnie, to mogę teraz normalnie? Tak, mogę normalnie tutaj. Indonezja, która ma też w swoim zasięgu tutaj Filipiny i Wietnam Południowy. Still can't believe it's come to this. I truly hope those gruesome images are the worst of what we find today. They're slaughtering us, Doctor. What could be worse? We're about to find out. I've patched the shadow chamber directly into the ship's computer. It's been sifting through the material we recovered non-stop since our return, cataloging sequences. Genetic sequences in near infinite combinations, yet all bearing similar genetic markers, human markers. There must be thousands of them. Tens of thousands, and the procedure is still nowhere near complete. Which is why we need the ship's computer to find out where they came from. By cross-referencing them with the data we've managed to hack from the Advent Network. It's an admission file from one of the gene therapy clinics. Avatar. Just what exactly is in that vial? In my worst nightmares, I would never have imagined. Doctor. I believe we have found the missing civilians. That's impossible. The gene clinics. Millions of people just looking for help. Medically screened and selected. Suitable candidates taken to that contemptible facility to be processed, refined into the material we now possess. But why do this? I could not begin to fathom a guess at this point. There exists no research that would ever warrant this. It's genocide, Doctor. And these people are walking right into it. We may not know what they're doing with this stuff, but I think I can find out where it's going. Got it. It's a high security production facility. Standard defensive complement. Then I strongly suggest we pay them a visit, Commander. Agreed. The information we gain could prove invaluable towards stopping the aliens' true agenda. Oni robią żniwiarza. Grałem wystarczająco dużo w Mass Effecta, żeby wiedzieć, że jeżeli obcy nieznanej nam rasy przetwarzają materiał genetyczny ludzi, dziesiątek tysięcy ludzi na surowiec, to ja już wiem, co oni tam chcą do kurwy nędzy zbudować. Nie oszukacie mnie. Joker, bring the Normandy. I'm keeping tabs on all our operations, Commander. Our people are standing by for your orders. I await your orders, Commander. Dobra, wyjdź mimo wszystko. Brak trwających badań, system tak. Poligon. Nie mamy tutaj nikogo. Ale. Granat eksperymentalny. A, 10 dni, nie, za dużo. Ale mogę zrobić pancerz wąż. Mam w sumie tylko jeden rdzeń, Elerium. No to zrobię tego węża. Zrobię węża, tak. Pancerz wąż. I ten wąż, on tutaj powinien trafić do Rusex, ponieważ ten pancerz wąż jest po prostu lepszym takim pancerzem właśnie pająka. 4 zdrowia, 1 mobilności, 20 uniku. 5 zdrowia, 1 mobilności, 35 uniku i ma hak, i ma przemrożenie. I'm not entirely sure how much of this armor is new material and how much of it Tigan cut right out of the Viper itself. Boże, jak to chujowo wygląda. Good luck out there. To tak chujowo wygląda, że chujowi już się nie da po prostu. Przemalujcie to na zielono. No naprawdę, gorzej już się tego pomalować nie dało, no. Tajgan, jebany chuj. W sumie szary wygląda ładnie.
Niech zostanie szary. To już jakoś wygląda chociaż. Dobrze, ale mamy godzinę i 10 minut nagrywania. Dlatego skończę tę Indonezję wreszcie tutaj robić. A jednak nie. No tutaj w Afryce jest. Dobrze, dlatego ja wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał i zrozumiecie, dlaczego nie będzie po prostu drugiego. Chociaż kto wie, może dzisiaj odpalę stream około 20. Nie, zobaczę. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia, trzymajcie się. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia, trzymajcie się. I cześć. Bye.